Wystartował trzeci konkurs fotograficzny sędziszów Małopolski w świecie. 6 lipca przed ratuszem mieszkańcom rozdano 100 koszulek sędziszowskich Love Displays, które następnie zabiorą ze sobą na wakacje i zrobią w nich zdjęcia. Do zgarnięcia są nagrody finansowe. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcom na placu przed ratuszem rozdano 100 sędziszowskich koszulek Love Displays, 50 męskich i 50 żeńskich, które są elementem ogłoszonego przez gminę konkursu fotograficznego sędziszów Małopolski w świecie. Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie z koszulką w roli głównej i umieścić na Facebooku na stronie sędziszów Małopolski w świecie. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 września bieżącego roku. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest 700 zł, za drugie 400, za trzecie 200, a dla pierwszej dziesiątki będą ufundowane podwójne vouchery do kina Jedność. W trakcie spotkania można było zobaczyć samochód, którym 20 czerwca bieżącego roku Przemysław Sochacki z Sędziszowa Małopolskiego wygrał pierwszą rundę zawodów King of Poland Drag Race Cup, wyścigów na 1/4 mili. Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć pogratulował kierowcy sukcesu. Przemku, gratuluję bardzo serdecznie w imieniu własnym samorządu sędziszowskiego. Wszystkiego dobrego, życzymy sukcesów, startów na tych wyścigach. Samochód został zbudowany specjalnie na potrzeby wyścigów. Jeździmy nim od 2 lat, mówi Przemysław Sochacki. Cały czas go próbujemy dopracować, żeby miał coraz lepsze osiągi. Myślę, że to się uda już na przyszłych zawodach, co będą rozgrywane w Olsztynie 25. Także jest to specjalna konstrukcja zbudowana, tak jak mówiłem, pod wyścigi, zakupiona w Stanach Zjednoczonych. Tutaj stworzyliśmy do niego tylko silnik i skrzynię biegów. Jest to silnik 6 litrów, 1300 koni mocy. Na 2 turbinach, napędzany metanolem. King of Poland Drag Race Cup to zawody, które pozwalają wyłonić najszybsze auta i motocykle. Widzowie mogą podziwiać w akcji auta o mocy przekraczającej 1000 koni mechanicznych, a także motocykle, które dystans 1/4 mili pokonują w 9 sekund. Mieszkańcy mieli niepowtarzalną okazję zrobić sobie zdjęcie z maszyną, której na co dzień nie można spotkać na sędziszowskich drogach.